Marysiu, Magnifikat ma swoje źródło w spotkaniu Maryi i Elżbiety. Te dwie kobiety wyśpiewały Panu Bogu chwałę. Za co Ty chcesz chwalić Boga? Za co chcesz Mu dziękować? Bogu chcę dziękować przede wszystkim za dar życia, za to, że Maryja od początku mojego życia wzięła mnie w swoje prowadzenie. Od dnia 8 grudnia, kiedy się urodziłam, wtedy Maryja od razu zaopiekowała się mną, moim życiem i całe życie prowadziła mnie do Jezusa, mimo czasami zdarzało mi się zbaczać z tej ścieżki, ale Maryja zawsze przyprowadzała mnie na prawidłową drogę i za to chcę podziękować Panu Bogu, za to, że Maryja jest ze mną od dnia mojego urodzenia. Za rodzinę, za mojego męża, za dzieci, za każdą chwilę. Dziękuję, Maryja. Zawdzięczam. Dziękuję. Józefina, a za to Ty dzisiaj chciałabyś dziękować Bogu? Przede wszystkim za to, że jest, że istnieje, że mnie stworzył, że mnie kocha, bo to czuję na każdym kroku, że dał mi życie i za to, że żyję. Bo mogło być już tak, miałam kilka kryzysów w sytuacji podbramkowej w życiu. On mnie uratował, wziął mnie w swoją opiekę, uratował, dając mi taką piękną, cudowną rodzinę, której dziękuję właśnie, szczególnie moim najdroższym siostrom, które pomagały mi na każdym kroku, pomagały od nowa uwierzyć i zaufać Bogu i Maryi. Modlę się często, dziękczynnie i z prośbami do Jezusa i Maryi. Modlę się różnymi sposobami, koroneczką miłosierdzia, koroneczką wyzwolenia. I taką piękną pieśnią zakańczam, nie pieśnią, tylko modlitwą do Maryi. Może całościowo nie będzie tak to brzmiało, ale zakańczam po tej koroneczce wyzwolenia. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieja nasza. Przeto, orędowniczko nasza, Syna Twego, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Mario, ze łzami wiele razy w oczach, ale z taką wdzięcznością, z taką radością serca, z potrzeby serca, wszystkie modlitwy, które w jakiejkolwiek intencji składam, są to szczere i dzięki temu, że Bóg mi dał taką szansę, że mogę żyć, mogę to przekazywać innym. Właśnie uczestnicząc w takim magnifikacie, spotykając się z wieloma osobami, bo zazwyczaj tu przychodzimy z różnymi problemami do Jezusa, do Maryi i wychodzimy, jak gdyby tych problemów nie było. Za to chcę podziękować, za wiarę rodzicom, za wiarę, którą wszczepili w nas i za wiarę i te właśnie świadectwa, które właśnie między sobą okazujemy i którymi ja innym przekazuję. Żyję od nowa, jak gdybym dostała nowe życie, które mogło już nie być, prawda? Więc olbrzymia radość w moim sercu i podziękowanie Jezusowi i Maryi, że są. Dziękuję, Józefino. Ewa, Magnifikat ma swoje źródło w spotkaniu Maryi i Elżbiety. One to chwaliły Boga, kiedy się spotkały. Za co Ty dzisiaj chcesz dziękować Panu Bogu? Przede wszystkim chcę podziękować za dar życia, a więc za rodziców, za ich decyzję, że się poczęłam, że się urodziłam. Za to dziękuję Panu Bogu. Dziękuję za wszystko, co jest dobre w moim życiu, a więc za bardzo dobrego męża, za moje rodzeństwo, za wszystkie chwile dobre, ale i też te, które były naznaczone smutkiem, cierpieniem, ale w ostateczności one mnie kształtowały, powodowały zmiany. Także za to też dziękuję Panu. Dziękuję Ewa. Aniu, za co Ty chcesz dzisiaj dziękować Bogu? Ja chcę podziękować właśnie za to, że jestem w tym miejscu i na tej drodze, w której jestem w tym momencie. Za tych wszystkich ludzi, którzy pozwolili mi poznać Boga, pomogli mi Go odnaleźć. No i za ten dzisiejszy dzień, za ten kolejny magnifikat. Za to wszystko właśnie, co Bóg robi dobrego w moim życiu, każdego dnia. Dziękuję, Aniu.